Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, co my dzisiaj robimy? Cóż, pierścień szybkości to na razie odpada. Znaczy, moglibyśmy to zrobić, bo wystarczyłoby iść po ostateczną karteczkę, schemacik, te sprawy, ale po co się z tym spieszyć, moi drodzy? I tak mamy przyspieszenie tym lokatorkiem, znaczy się, no, unionem, więc to wystarczy. Lokatorka nie załączyłam, ale to za chwilę. Nie widziałam waszych porad, ponieważ nagrywam odcinki pod rząd, żeby było ich więcej. Także tak to wygląda. Co my mamy robić w sumie? Pantę Gregora chciałam się nią chyba dzisiaj zająć, nie? Czy my mamy jakiś teleport bliżej farmy Akila? Czy tak nie za bardzo? Północ, stara piramida. Nie mam pojęcia. Wysepka z waranami. Latarnia morska. Można by było do latarni, skoczyć do teleportu. Dobra. W ogóle tutaj byśmy się jeszcze mogli rozejrzeć na tej górce, wiecie, bo nie byliśmy tu. A tu powinien być szczaw królewski, więc też może się przydać. Chyba nawet na pewno. Także myślę, że warto. Dobra, nie. Z kuszy to nie. Nie chcemy kuszy. Zbieramy sobie punkty, żeby dać w życie. Oraz żeby zainwestować jeszcze w inne rzeczy. Jezu, mam tak głos nierozgrzany, jakbym nie nagrywała odcinka, przecież już jeden dzisiaj nagrałam. To jest dziwne. Krwiopijce. To są szkieletongi na dole, nie? Tak, tam jest cmentarz. Dobrze, tutaj ławeczka pusta, nie ma naszego kochanego przyjaciela. Nie wiem, co z tą orkową zgubą. Ponieważ, no, w piramidzie jej nie było. Ale to zobaczymy, gdzie ona może być. Tu jest zawsze taka dziwna pogoda, albo mi się wydaje. A, bo to pewnie przez ten las się robią takie dziwne rzeczy. Tam są jakieś ciekawe tereny. W sumie było coś powiedziane, że za farmą Lobarta coś jest. I chyba wygląda, że chodziło właśnie o to. No nie wiem, tam na dół też zejdę. Przestań. Po prostu zostaw mnie w spokoju, dobrze? Hej, uspokój się. O co chodzi? Ty co, wziąłeś mnie za orka? Ha ha ha. Orka. Nie. Ale tu pełno ich najemników. Może jesteś jednym z nich. Możesz być też jednym z bandytów, którzy grasują w tej okolicy. Wiadomo to. Mogę cię zapewnić, że nie jestem ani najemnikiem orków, ani bandytą. Naprawdę. Tak. Jestem obywatelem Khorinis, a także żołnierzem króla. Chciałbym ci wierzyć, ale nie jestem jeszcze przekonany. Możesz mi wierzyć. Moim ojcem jest Bosper, mistrz w robieniu łuków. Znasz go, prawda? Oczywiście, znam Bospera. Jestem myśliwym i sprzedaję mu skóry. Okłamujesz mnie. Jego syna nie ma w Khorinis, bo jako zbrojny służy na jakiejś małej wysepce. Owszem, istotnie dłuższy czas służyłem na wyspie Etechanos. Ale teraz wróciłem do domu i szukam swoich rodziców. Etechanos. Nie słyszałem o czymś takim. Więc co byś mi o tym nie mówił, nie przekonuje mnie to o prawdziwości twoich słów. Na bogów. Cokolwiek jest w stanie cię przekonać. Bosper kiedyś powiedział mi, jak ma na imię jego syn. Jeśli wymienisz jego imię, to ci uwierzę. I to wszystko. Mam na imię Roland. 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 Tak, zdaje się, że właśnie to imię wymienił Bosper. Dobrze. Wierzę ci. No wreszcie. Możesz schować swoją broń. Co? Ach, tak. Zupełnie zapomniałem o niej. Okej, powiem tak, nie nastawiałam się w ogóle na to, że tu jest jakiś człowiek, bo sobie o tym kompletnie zapomniałam. Kuferek. Lewo, nie. Prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, nie, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, to było tak proste? Tak jest.
No dobrze, nieważne. Ja tutaj tylko po Szczaw Królewski w sumie sobie przyszłam. Ale możemy też przy okazji gościa okraść, jak już tu jestem. Tylko najpierw sobie zbierzemy to, co nasze. Do Mrocznego Lasu chwilowo wchodzić nie będę. Wpadł nam Szczawik, bardzo miło, pięknie. Dobra, Niklas, pogadajmy może dłużej, bo mogę cię okraść i w ogóle... Jesteś myśliwym. Jak z polowaniem. Nie mam dużych potrzeb. Wszystko, czego potrzebuję, zdobywam sam. Strzały robię sobie sam, a mięsa dostarcza mi przyroda. Dużo jest tu zwierzyny. Kiedyś nie było na co się skarżyć. Ale teraz dookoła kręcą się orkowie i wypłoszyli wszystkie zwierzęta. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę ci pokazać, jak lepiej strzelać z łuku. A to nie chcę, to dzięki. Dobra, to wracamy stąd. Zastanawiam się jeszcze, co z tą farmą Lobarta. O matko, zaraz się spierdzielę. Co z tą farmą Lobarta, bo tam nam zostali orkowie, więc moglibyśmy jakby ten wątek fabularny już popchnąć. Aha, bo ja tam miałam zejść, tak? Tak. Miałam tam zejść. Dobra, to się jeszcze cofnę. Może tędy jakoś przelezę tam. W sumie tu jest jakaś ścieżka. Ale to nie dostanę się tam na górę. O Jezus. No to dobra, zaraz, bo nie odpuszczę sobie tych roślin, bo tam mogą być jakieś rośliny stałe. Okej, okay, Niklas idzie sobie na ławeczkę z powrotem. Dobrze. Tak, chodziło mi o to miejsce, żeby tu spaść, ale się nie zabić. To nie był najlepszy skok mojego życia. Dobra, ale tu są jakieś rośliny. Pierdołki i tym podobne. W ogóle koło tego cieniostwora powinna być jeszcze jedna świerszczowa pokrzywa. Gdzieś ją musiałam ominąć. Co mnie troszeczkę dziwi. No, ale dobrze, niech tak będzie. W sumie tędy moglibyśmy... Nie, no nie zejdziemy tędy, no gdzie? A szkoda, bo byśmy byli pod farmą Akila, czyli tam, gdzie w sumie chciałam. A może jakbym się postarała, to bym dała radę tam zeskoczyć na dół? No nie w ten sposób. Okej, dobra. W ten sposób, okej. Dobra, takie chyce to ja mogę robić. Super. To idziemy na bandę. Bo będziemy mieli guścika z głowy. W sumie. I będzie fajnie. Tylko jak tam do nich wejść na górę? Ja tam się wcześniej cheatnęłam, jak chciałam tam kiedyś wejść. Ale może tędy jakoś od boku. Wiecie co? Jestem ciekawa, jak sobie radzę z orkami. Teraz po nauczeniu się tych nowych umiejętności. Ale boję się, że rzucą się na mnie wszyscy. No i mam rację, nie? Ała! Nośliś, flasiś, nie wiem, co oni powiedzieli do mnie. Ale to z wszystkimi sobie na pewno nie dam rady. Znaczy, ładne obrażenia mi wchodzą, ale oni mnie ciorają. Szczególnie, że tam jest mertańska elita. Tam by można było wjechać, ale z deszczem ognia. Ale kitram jeszcze deszcz ognia, bo żeby się dostać do klasztoru, to on mi się tam dużo bardziej przyda. Okej, udawało mi się, że oni do mnie coś mówią. Jak ja mam wam tam do was wejść, chłopaki? Bliska, no. Okej, na przykład w ten sposób. Dobra, przed strzałami mam nie najgorszą ochronę. Okej, teraz może być bardzo przyjemnie. Gorzej, że Gregor już mi przyszedł też wpierdzielić. A nie, to jest rabuj zwykły. Dobra, robimy save'a. To jest Gregor. Nie, bo mi sksujecie go. Randolf, odczep się od mojego Gregora, no. Dobra, udało się. Jakieś tam niedobitki. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Nie, nie teleport... O Boże.
Ja się chciałam uleczyć. O, Matulu. Randolph się zbagował. Tam się jakieś cuda dzieją. Pewnie mu broń zarąbał, Gregor. Szpadę miał. Klucz bandyty. No, ja wiem. Drewniana tarcza. Randolph. Chryste panie. Nie, on będzie taki popagowany cały czas. Dobrze. To trudno. Tam jeszcze jest paru rabusi na górze, więc się tam spróbujemy wepchnąć jeszcze. Gra mi dała tam wejść. O, właśnie, na przykład tędy. Szczerze, to widzę, że został chyba jeden. No chodź. Dobra. Ładny exp. W ogóle powiem wam, że tutaj w tym modzie jest taki problem, bo jak ja sobie grałam za pierwszym razem, używałam ognistych strzał i to samo zauważyłam, że tu jest z bełtami ognistymi, to czasami nie dostajemy expa za przeciwnika, tak jakby go, wiecie, ogień zabił, a nie my. To jest tak głupie, dlatego cieszę się, że nie gram jednak pod kusze czy pod łuki, bo bym wtedy miała bardzo dużą ochotę właśnie używać tych ognistych pewnie. A one się po prostu nie sprawdzają. Dobra, tu jest ślepa ściana. Okej. Czyli tutaj na górze nic nie powinno być, te sprawy. Czyli co, bandę Gregora wykończyliśmy, szczególnie, że sam w sobie Gregor nie żyje. Tutaj dałoby się zejść, no nie wiem, ale tu można wejść jeszcze wyżej. Tylko czy mi się to opłaci? Opłaci mi się, bo tu są rośliny. I to całkiem sporo. I drzewo. Kto wie, może tutaj będzie jakiś szczaw królewski, albo świerszczowa pokrzywa, czy coś. Nie, same ogniste ziółka. Tam coś jest na dole, ale to pewnie... A, bo ja już wlazłam tu. Okej. Tam są orkowie. Tak jak mówię, ja bardzo chętnie bym potrzymała na nich deszcz ognia, bo mam tylko jeden. Dobrze mi się wydaje? Chyba tak. Deszcz ognia mamy jeden, czy mamy więcej? Mamy jeden. I mamy jeden chyba grom, bo kupowałam. Tak jest. Na tamtych orków mógłby być grom, ale... Na tamtych pozostałych to deszcz ognia. Okej, czyli banda Gregora wykończona. To przejdźmy się od razu do Dragomira, oddać questa. Wiecie co, weźmiemy jeszcze zadanie od Akila. Nadal mam wrażenie, że ciebie coś jeszcze martwi. Tak, masz rację. Jest pewien problem, który mnie bardzo trapi. O co chodzi? Dwóch moich robotników, Egil i Enim, opuścili moją farmę po wtargnięciu orków. Jakieś ciemne typy skłoniły ich do uwierzenia w beztroskie życie bandyty. Przyłączyli się do bandy niejakiego Gregora, która czyni tę okolicę niebezpieczną. Ich kryjówka znajduje się gdzieś na północy. Proszę, zadbaj o to, aby ci dwaj głupcy wrócili. Jestem pewien, że nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią, kiedy wiązali się z bandytami. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Nie pożałujesz tego. Okej, czy oni się zamieniają, jeżeli chodzi o siedzenie na ławce? Tak mi się wydawało. Dobra, to mamy jeszcze jednego questa. Można by było tego syna marnotrawnego zrobić, wiecie? Do końca. To przejdźmy się, bo on tutaj łazi na skrzyżowaniu, stoi ten typo. Wystarczy z nim tylko pogadać tak naprawdę o wszystkim. Witam. Co tu robisz? Poluję. W końcu, muszę coś jeść. Rozumiem. Znaczy się, jesteś myśliwym. Cóż, nie do końca. Tak naprawdę pochodzę z chłopskiej rodziny. Więc nie jestem prawdziwym myśliwym. Ale z kretoszczurami i ścierwojadami sobie radzę. Nieźle, na początek. A gdzie jest twoja wioska? Dość daleko stąd. Na wyspie Adarmos. Adarmos. Przypadkiem nie jesteś Garlikiem, synem starszego wioski. Hej. Znasz mnie? Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Nazywam się Roland.
Niedawno byłem na tej wyspie i poznałem twoich rodziców. Twój ojciec wszystko mi o tobie opowiedział. Wszystko. Naprawdę, wszystko. Tak, i o tym, że zabiłeś bogatego chłopa, też. Cholera. Ja. Dlaczego to zrobiłeś? Człowieku, nie chciałem tego. Oni ciągle nas wykorzystywali. Dlatego postanowiłem odejść. I chciałem tylko wziąć łódź, jak ten chłop stanął mi na drodze. Wywiązała się bójka i... Dalej już wiem. Co teraz zamierzasz robić? Dalej uciekać. Prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Chciałem po prostu odejść. Co się teraz dzieje na Adarmosie? Z moimi rodzicami wszystko w porządku. U nich wszystko dobrze. Jednakże na wyspie pojawiło się dużo jakichś ciemnych typów. Co to za ludzie? Przede wszystkim, w wiosce teraz rządzą najemnicy. Ich dowódcą jest niejaki Rasz. IGNMB mieszkańców wioski, tak samo jak to wcześniej robił właściciel ziemski. Cholera. Kiedy opuszczałem wyspę, mój ojciec był starszym i najemnicy uznali, że jest prawnym następcą zarządcy. Ale kim jest ten Rasz, nie wiem. Prawdopodobnie, pojawił się na wyspie później. Tak właśnie było. To on nastawił najemników przeciw twojemu ojcu. To drań. Rozerwę go na strzępy. Lepiej wyrzuć ten pomysł z głowy. Rasz jest o wiele silniejszy od starego zarządcy. Cóż, niech tak będzie. Dziękuję, że mi o tym wszystkim powiedziałeś. Teraz zdałem sobie sprawę, że czas wrócić z powrotem. Ale, niestety, muszę tu jeszcze coś zrobić. Co takiego musisz tu jeszcze zrobić? Obiecałem kobiecie o imieniu Ras i odnaleźć jej syna. Ale okazało się, że nie jest łatwo go znaleźć. Gdybym tylko nie obiecał go odszukać. Ale ona tak płakała i mnie błagała. W końcu nie mogłem jej odemówić. Rozdzielili się, uciekając przed orkami. Wkrótce potem, spotkała mnie, ale jej syna już nigdzie nie było. Jak się nazywa ten syn? Może, gdzieś go już spotkałem. Tyl. Przy okazji, jego matka teraz ukrywa się na farmie Onara. Zaprowadziłem ją tam nocą. Na szczęście, orkowie nas nie zauważyli. Dobrze. Jeśli znajdę Tilla, to zaprowadzę go do matki i dam ci o tym znać. Dziękuję ci. Czworo oczu zobaczy więcej niż dwoje. Raz i chociaż powiedziała, w jakim kierunku biegł jej syn. Niestety, nie. Dobrze. Więc będę mieć oczy otwarte. Życzę ci powodzenia. Jezu, zapomniałam o tym Deklu, że trzeba będzie go zaprowadzić. Dobra. Ale szczerze, moglibyśmy to zrobić. W sumie. Nie, dobra, nie chcę się tego teraz robić. Matko Święta. Tu jest za dużo rzeczy. Jak będę szła kiedyś w stronę Tilla, to go zabierzemy. On siedzi w winiarni wino, także... No niedaleko niby stąd, ale nie mam na razie ochoty go tam prowadzić. Po prostu. Idziemy do Dragomira oddać questa i zastanawiam się, czy nie udać się na farmę Lobarta przy okazji. Żeby ruszyć dalej wątek, będzie trudna kradzież. Żaden problem. Strzelanie z kuszy, łuku, dziki łowca, dobry strzelec, garbowanie skór. Na razie nic z tych rzeczy. Gregor nie żyje. Jak to? Naprawdę? No tak, skoro ci to mówię. Chwała Innosowi. W takim razie i jego banda wkrótce zniknie. Taka dobra wiadomość jest warta 100 sztuk złota. Teraz znów mogę udać się na północ, aby tam polować. Trzymaj złoto. No i dobra, na razie to jest tyle. Dziennik. No oczywiście jedno zadanie oddałam, to dostałam kolejne. Papier do malowania i ten malarz. Mieliśmy ruszyć to zadanie z tym malarzem, ale mi się nie chce dzisiaj tego robić. Mam ochotę sobie powybijać jeszcze jakichś ludzi, niż z nimi rozmawiać. Czy ludzi, no. Przeciwników. Można by się było tędy też przejść. Już tam wiemy, że jest droga czysta. Z małą ilością ludzi rozmawiałam przy czarnym trolu, prawie z nikim. Na farmie Onara żeśmy jeszcze z nikim praktycznie nie rozmawiali, oprócz Torlofa i Kaleda. Bo tam nas gra poprowadzi później trochę. W sumie to...
Nie wiem, co teraz. Mamy zadanie od André. Weźmy tego malarza. Może faktycznie, skoro już mam to w dzienniku wzięte zadanie, to dlaczego by nie? Szczególnie, że tu już są całe te tereny puste od zwierzyny, od roślin, od wszystkiego. Z wyjątkiem oczywiście przełęczy tam na końcu. Tam są orkowie elitarni. To ja nie mam zamiaru się na razie z nimi chrzanić. Ale panie Giacomo, mam dla ciebie na pewno kartki. Przyniosłem ci papier. Bardzo dobrze. Dziękuję ci. Przychodź do mnie, kiedy tylko zechcesz, zawsze będziesz mile widziany. Hej, ty. Dobra, na razie widzę, że nic z nim więcej nie ruszę, czyli oddałam mu kartki. Malarz. Okej, muszę przejść i zobaczyć się z nim później. Najpierw powinienem zająć się zadaniem Lorda Baldwina, by pomóc milicji na Corinis. No wszyscy mi każą pomóc milicji na Corinis. To jednak po tego Tila może trzeba było jednak wrócić, nie? To wiecie, co zrobimy? Pójdziemy do latarni i się przejdziemy lasem tam. Bo przy okazji i pod Expie, i tu jest ta piękna ścieżka jeszcze boczna. Tu na bank są jakieś rośliny. Jest Szczaw Królewski. Ja też jeszcze nie byłam... Nie, dobra, bo my byliśmy nad tą jaskinią teraz, miło. Tu jeszcze powinny być gdzieś goblinie jagody w okolicy. Chyba, że zebrałam je, ale wątpię w to. Bo na nagraniu nie widziałam, żebym je zebrała. Ale co ja tam wiem? Może jednak były. Ale tędy możemy się jak najbardziej przejść, ponieważ i tak pójdziemy w stronę Tila. A skoro ja mam pomóc milicji na Corinis, no to trzeba pomóc Lordowi André. A skoro trzeba pomóc André, no to trzeba pomóc André. Tak, wiem. A to skoro pomóc André, no to możemy już zaprowadzić przy okazji tamtego typa właśnie na ten. O matko, no jak to się nazywa? Możemy go zaprowadzić na farmę Onara, bo to już jest praktycznie rzut beretem. Będziemy mieli questa z tym marnotrawnym synem z głowy. Do czasu, aż nie pojedziemy sobie łódeczką, nie popłyniemy na Adarmos. Tu zostawiłam... Co jest? Nie zebrałam tych rzeczy? Bez sensu. Dobra, mamy krwiopijcę. Ani jednego nie trafiłam. Będą zębacze? Tak jest. Nie biłam się jeszcze z zębaczami, więc nie wiem, jak sobie radzimy, ale podejrzewam, że bardzo dobrze. Bierzemy może wszystkie na klatę, nie? No przecież, jakby... Czym ja się przejmuję? Korzeń. Przyzwanie szkieletu goblina. Nie wiem, czy mi się to do czegoś przyda, czy nie. Tu jest jakaś droga? Aha, na tą górę. Tu są rośliny. Co my tu mamy? Króliczek! O Jezu! Tak, były już nie jeden raz króliczki, ale chyba to jest pierwszy raz, kiedy możecie go zobaczyć. Mam świerszczową pokrzywę. Ty, tu strzały. Te zatrute, ale te króliczki, one są takie cutie. Oh my god. Cute, jak nie wiem. Dobra, zajebiście. Tutaj, moi drodzy, jak się przejdziemy, to zobaczycie sobie, że tu jest rozwinięty teren na Corinis. Ale na razie się tam nie będę pchała, ponieważ nie ma to sensu. Znaczy, gra nas też tam zaprowadzi. Prędzej czy później, dlatego na razie nie pchajmy się, gdzie nas nie chcą, albo gdzie iść nie musimy. Na razie sobie ekspymy na spokojnie, wykonujmy zadania. Kolejny poziom przeznaczymy sobie w broń jednoręczną.
jak się zapewne domyślacie. Ewentualnie w życie sobie dam. Siema zębacze. Powinnam iść drogą bardziej, a nie tym bokiem, ale tutaj też warto się przejść. Szczególnie, że tu mogą być jakieś rośliny. Takie bardziej może przydatne. Ale fajnie, że nas gra poinformowała, że na razie, wiecie, nie muszę pomagać temu. Że tak powiem... No, Jezus kochany. A temu malarzowi, że mi to na razie nic nie da. Jezu, ale ja tu expo ominęłam w tym miejscu. Ten las jest dosyć rozległy, więc dobrze, że mamy tego lokatora. Twargi tam są, nie? Tak, ten jeden już się nawet na mnie denerwuje. Ale powiem tak, już nic na mnie jest straszne, jeżeli mam być szczera. Tu wam pokażę tą boczną ścieżkę, gdzie można zejść. A gdzie nie będziemy schodzić, bo... Na razie nie trzeba. Tu jest zejście. Tam są nowe tereny na Corinis. Właśnie, jedne z paru. Bo jest ich oczywiście więcej. Ale na razie nas to nie interesuje. Dobra. Pędzimy dalej. Bardzo dużo przeciwników. Jak tak dalej pójdzie, to wbijemy zaraz nowy poziom. Tam coś jeszcze żyje na górze, zostawiłam. Ja dosłownie mogę się rzucać już na wszystko. Jak widzicie, tylko ci orkowie mertańscy stanowią problem. Ale z reszty to my robimy miazgę. Tu jest ta boczna dróżka. Tu są jakieś pojedyncze krotoszczury. Tam jakieś dziki. O, ten dzik się rzucił na mnie jednak. Spoko. Nie wiem jeszcze, jak sobie radzimy ewentualnie ze szkieletami. Podejrzewam, że jakiś tam problem może z nimi być. O, tu już jesteśmy obok tego typa. Ja się w sumie chciałam, o właśnie, tą ścieżką przebiec tędy, a poszłam całkiem inną drogą. No to nic. Pięknie, mamy kolejny poziom. Tu jest ten cmentarz, co żeśmy go widzieli tam z góry. Tu nawet roślin nie ma w tym miejscu. Poczekam sobie chwilę. Bezkryta to nie robyta. O my god, jak ja kryta zasadzam, to jest miód. Na moje, wiecie... Czuję się, wiecie co, jak koks taki naprawdę największy dosłownie teraz. Ale też ta umiejętność nam dała dodatkowe obrażenia właśnie na zombiaki, więc... się nie dziwię, że nam bardzo dobrze to idzie. Tam jest natomiast grupa szkieletów, więc nie wiem, jak na nią zareagujemy. One się już potrafią bronić lepiej, więc... Nie, dobra.
Jak się umie walczyć, to się da radę. Dobra, tu żadnego szczawiu nie było w tym miejscu. Dobra, te krwiopijce to też już załatwimy tak luzem. Dobra, to miejsce wygląda znajomo. No oczywiście, że wygląda znajomo. Tutaj co mamy? Wargi na dole. Dobra, to ja do was zejdę. Więcej wargów. Ale sieka. Ale wiecie co, to jest taki po prostu, to jest tak miłe, jak się tak robi. A to one przyszły do mnie, czy ja jakoś tak dziwnie... Ja nie wiem. Ja tak widzę, taką dziwną drogę sobie trochę obrałam, bo trochę idę przy tych wargach, a trochę nie. Dobra, jeden mnie ugryzł troszeczkę. Czy mnie to bardzo zabolało? Chyba nie. Tam bym może nie chciała spadać, bo tam już byliśmy. Tutaj były te rzeczy. Te wszystkie, te polne bestie, te cuda na kiju. Cuda niewidy, tu coś jeszcze żyje. Wargi i krwiopijce. Dobra, odgryzie mi dupę zaraz. Dobra, nie wiem, czy sobie dam radę akurat z czterema wargami. Bez kryta jest gorzej, ale jest dobrze. No, zapraszam. Czy coś w tej grze jest w stanie mnie zabić, oprócz orków? Chyba nie. No i dobra. Smoczy korzeń znalazłam. Cudnie. Tą ścieżkę jest pusta ze wszystkiego. Tutaj ewentualnie może coś jeszcze żyć po tej stronie. No i mam rację. Tam na górze coś jest. Chętnie wejdę, zobaczę co. A, wargi. Spoczko. Mi się już nawet nie chcę nawet tego unikać. Dobra, co my tu mamy? Byłam tu? Na pewno tu byłam, bo widzę, że tu jest czysto. Okej, nie wiem jakim cudem ja jeszcze żyję. Robiąc takie skoki i cuda. Okej, tam jest cieniostwór. W sensie nie boję się, czy sobie z nim dam radę, bo dam, ale... Ta krwiopica może mi przeszkadzać trochę. No, halo. Okej, czy tam będą szkielety? Nie, są polne bestie. Ten las wcale nie jest taki straszny, jakby się wydawało. Tam są wilki. No nie wiem, jak na razie to sobie chodzę jak na spacerze. Dobra, wyleczmy się trochę. Ten wilk to nawet nie idzie na mnie, tylko na tego kretoszczura. Bardzo miło. Wiecie co, cofniemy się kawałek, bo widzę, że tu mam rośliny niezebrane. Tu coś w ogóle jeszcze żyje, tu już jest ten typek. Dobrze.
dobrze. Cudownie. Tutaj chodziłam też kiedyś, tylko się wycofałam, bo były wargi. No, bo tam żeśmy w dole byli. Cudownie, no naprawdę. O Boże. Tu mogą być wargi. Są? Są, ale co mi po tym, że są, jak już ich nie ma. Czekam. O Panie, przecież jak będziemy mieli jeszcze większego kryta, to już nie ma, wiecie, podjazdu co do nas. Myślę, że i tak jakoś bardzo tego kryta podbijać nie będę, tylko będę się chciała postarać, żeby mieć ten, mistrza po prostu wbitego, bo mamy jeszcze książkę do przeczytania, jeżeli o to chodzi, i na późniejszym etapie możemy się nauczyć czytania tych tabliczek. Można tędy zejść? Można. Tu zostawiam jakieś rośliny. Tu pewnie nie biegałam przez te wargi gdzieś, bo miałam wrażenie, że są blisko. Tu jest dużo wargów w tym miejscu. Dobra, one oczywiście atakują grupowo, ale... No nie mają nic do gadania. Okej, poczekam sobie, poczekam. Co tam u was, moi drodzy? Ja jeszcze odpoczywam, mam jeszcze tydzień wolnego. Także wracam na uczelnię dopiero w poniedziałek. Także postanowiłam ponagrywać troszeczkę więcej, bo dalej wychodzę z założenia, że chcę, żebyście mieli odcinki codziennie. Po jednym. I mam zamiar ich nagrać troszeczkę więcej, żeby ten moment, kiedy odcinki są codziennie, przedłużyć troszeczkę. Bo tam jakiś tam czas. Ja nawet nie patrzę już na to, jakie ja rośliny zbieram. Ale tutaj żadnego chyba smoczego korzenia, niczego takiego nie ominęliśmy. To jest ta główna droga już z powrotem. Tam jest ten typo, stoi, dobra. To teraz pójdziemy sobie tędy, tu są akurat te... No, polne. Fajnie, bo nie ma po drodze szkieletów, więc to na pewno jest jakieś tam ułatwienie. Smoczy korzeń, kolejny. Muszę sobie zaznaczyć, że mamy już dwa smocze korzenie. A siema, a ty się na mnie już rzucasz? Ten moment, kiedy ci bije cieniostwór, a ty masz to po prostu w dupie. Ale wierzcie mi lub nie, jak grałam za pierwszym razem na tym normalu, to mnie te cieniostwory naprawdę jechały jak nie wiem. A to szkielety gobliny były. Chyba musiały go zdenerwować. O, już jesteśmy pod tą jaskinią. Cudownie. Tylko się przejdę jeszcze kawałek tędy. Czy czegoś nie ominęliśmy tu? Aha, wystarczyło, żebym sobie tędy poszła. Tak jest. Wiecie, nie mam czym się na razie przejmować. Skórki, gada, te sprawy. Mówię wam, dojdziemy do tego momentu, że Bosper nie będzie chciał i tak ode mnie kupować, bo mi powie, że on nie ma tyle pieniędzy. Raz tak usłyszałam od niego. Aż się zdziwiłam, co on do mnie mówi, ten chłop? Czajcie, że nie miał pieniędzy, żeby mi zapłacić? Tam można też na górę wejść. Dobra, już jesteśmy w sumie przy tej jaskini, ale ja bym na razie jeszcze Tila ze sobą nie zabierała. Przeszłabym się do tego mostu, o którym wam mówiłam. Znaczy mostu, do tej palisady. Tam już Til powinien być... Jest w środku. Trochę to creepy wyglądało. Tam na górę trzeba trochę inaczej wejść niż tak klasycznie. Wiecie co, to jest śmieszne. Jak wchodzi nam kryt w warga, w takiego wilka nie wchodzi. Dobra. Wiadomo, że na wszystkich znanych terenach w Korinis jeszcze nie byliśmy, bo to by było o pięknie, Szczaw Królewski.
Pierścień ducha tutaj jest. Mocy ducha konkretniej. Tam są jakieś te... Są przyciski, ale nie powinno się nic stać, kiedy to kliknę, więc nie ma sensu tego klikać. Ty, tu dwa szczawy w tym miejscu. To dostałam normalnie. Zaskoczyłam się teraz. Dobra, burza się zrobiła. Czy tutaj coś jest w tym wąwozie? Tu jest kapliczka, przy której są rzeczy. A konkretnie tylko sakiewka. Ty, ja ominęłam tą kapliczkę, jak ja tu biłam te... No tak, no w sumie nie widać jej stąd, bo jest za krzakiem. Dobrze, fajnie. Czy ja właśnie wyczyściłam cały ten las? Prawie, bo jeszcze pójdziemy tu na górę. O, pięknie, kolejny cieniostwór. Ależ mi przykro. Ale nie, o Boże, jak ja nienawidzę, jak potwory tak robią. Mordo! Nie! Kurdele, no. Wiedziałam, że tak będzie, że on mi się nagle spierdzieli i będzie dupsztęs. I był, siema. W ogóle czarne wilki są gorsze od wargów. To jest dziwne bardzo. Znaczy, czarny wilk to nie warg, więc to też jest dziwne. Kurde, szkoda, że mi się skrzył ten cieniostwór, ale przynajmniej mamy z niego itemy. Już nie będę się specjalnie wczytywać. A no tak, bo tu też jest droga. Chyba. Żeby iść. Czy jakoś tak. No i tutaj mamy to i tu już jest ta brama. Więc przez nią przechodzić nie będę. Zerkniemy jeszcze tutaj, ale mi się wydaje, że to jest już inne miejsce. W sensie, że tutaj można na inne tereny się dostać. Tak jest, mam rację, bo to... Tak. Bo to chodzi o sagitkę. Aha! Co? Tu, ej, to tędy dało się do tych bandytów wejść. Dobra. Aha, bo ja tutaj sobie myślałam, że tędy się przejść... Dobrze, okej, rozumiem. Czyli mogliśmy też tędy się do nich dostać, w porządku. No, ale nie potrzebujemy tego już, bo oni i tak już gryzą ziemię. Piach i te sprawy. Tam są rzeczy, tam się dostaniemy... Moglibyśmy tam iść, ale nie chcę za dużo rzeczy robić naraz. I tak mam wrażenie, że robię. Tam są później te tereny dostępne. Idziemy po Tila. Co, ja już minęłam tą jaskinię? Co ja zrobiłam? A, bo ona tu jest. Czego tu nic nie widać? Jestem ciekawa, czy mam mój kretoszczura. Nie mam niestety, szkoda. 6 zręczności. Witaj, co tu robisz? Nie twoja sprawa. Zostaw mnie w spokoju. Dobrze. Jak sobie chcesz. Zgubiłeś się. Co to za bzdury? Nigdy się nie gubię, jasne. No, pogadaj sobie. Doskonale wiem, że twoja matka cię szuka. Naprawdę. No dobrze. Tak, zabłądziłem. Ale to pierwszy taki przypadek, wcześniej nigdy mi się to nie zdarzyło. No jasne. Wszystko masz pod kontrolą. No, właśnie. Czego chcesz? A jak sądzisz? Zamierzam odprowadzić cię do twojej matki. Ona oczekuje ciebie na farmie Onara. Na farmie Onara. Dobrze, zaprowadź mnie. A przy okazji, jak znalazłeś się w tej jaskini? Straciłem z oczu matkę, kiedy ścigali nas orkowie. Po prostu biegłem, gdzie mnie oczy poniosły, aż w końcu trafiłem do tej jaskini. A jeśli sądzisz, że się ich boję, to się grubo mylisz. Gdyby ich było choć troszkę mniej, to bym... Rozumiem. Z ciebie prawdziwy bohater i poradzisz sobie z każdym orkiem. Hej, poczekaj no, chyba nie chcesz prowadzić mnie za rączkę na farmę, prawda? Co ci przyszło do głowy, nawet o tym nie pomyślałem. A teraz chodźmy wreszcie. Nie możemy więcej tracić czasu. Dobra, pozwólcie, że zgaszę tą pochodnię. Aha, no nie. To ja się dziwię, dlaczego jest ciemno. No może dlatego, że... Idziesz ty za mną? Idziesz. Może dlatego, że się zrobiła noc.
Dobra, to co? Idziemy stąd jak najszybciej. Myślę, że możemy iść przez sam środek lasu, nie? Nic się chyba nam nie stanie. Till za mną na szczęście podąża. A ja tylko szukam tej głównej ścieżki. Tu jest. Zejdziesz tędy? Zejdziesz, świetnie. W sumie klimatyczna jest wycieczka taka pod osłoną nocy. Dobra, pójdziemy sobie na przyspieszeniu, bo chyba nic się nie stanie, nie? Siema, mogę ci powiedzieć, że idę z nim? Nie, masz to w dupsku, że gościu jest koło ciebie. No przecież, że masz to gdzieś. Dobra, najchętniej to bym przeszła się mostem, ale nie przejdziemy się mostem, bo tam są morkowie. Więc musimy się przejść tą ścieżynką tutaj dołem. Jesteś? Jesteś, cudnie. Chodź. Mam tylko nadzieję, że nie będą się tutaj cuda działy, bo jak tutaj go kiedyś odprowadzałam, to go ci orkowie z góry zaszlachtowali. W sensie on uznał, że on będzie się z nimi bił. Także spróbujemy jak najszybciej tędy przebiec. No, na szczęście za mną idzie i nie marudzi. Więc już mamy ten plus. No, jak widzicie, tak na koniec odcinka go odprowadzę. Tędy, tu między drzewami zrobimy jakiś tam slalom. Idziesz, idziesz. Tu jest ten dragomir, to nie. Ale tędy jak najbardziej. Idziesz, idziesz. Idziesz, idziesz, zajebiście. Aha, bo ja chciałam iść. Dobra, nie możemy iść główną drogą, tylko musimy iść bokiem. Na szczęście farma Sekoba jest już czysta też, więc fajnie. Tararirarau. Tutaj z dala może tak bardziej bokiem jeszcze. Bokiem, bokiem. Dobra, wyłączymy już to przyspieszenie, bo się trochę boję. Idziesz, idziesz, dobra. Tam są orkowie, już jesteśmy pod farmą, więc go wprowadzimy tutaj przez te spalone chaty, bo ja tak wchodziłam. Super. Ale nie cuduj, proszę cię. Ja na ciebie kuźwa patrzę, chłopie. Patrzę na ciebie. Naprawdę. Dobra, ale do tej chałupy to nie chcę wchodzić. No, przeleziesz tędy, czy nie? Halo. Chodź tu. No, tak pięknie. Chodź. Nie, mordo. Halo, nie widzisz mnie? Proszę cię. No, kuźwa, wchodziłam tak z nim kiedyś. Ja cię, kuźwa, obserwuję. Cudo, przelazłeś przez ten płot. Idziemy? Idziemy. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Pytanie, gdzie stoi Rosji, bo nie wiem. To było wiadomo od dawna. Nie, ona pewnie śpi już tak w ogóle. To się nigdy nie Trzeba zmieni, moją go kochana. podprowadzić pod mamunię, oczywiście. Farmerka. Suszka. Hot guess. Gdzie jest Rosji? Czy coś się w końcu zmieni? Skąd ty to znowu masz? Mi się wydawało, że ona gdzieś tu sobie Długo stała, by mnie to kosztowało. ale jej tu nie ma. Ode mnie nikt się niczego nie No to dowie. jest to samo miejsce. Wiecie co? Najlepiej to by było się przespać do rana w jednym z tych Myślisz, że łóżek. to Tylko boję lepiej? się, że on mi odleci. Kuźwa, bo te NPC tak lubią robić. Że ja się nagle prześpię. Czego u diabła On chcesz? kuźwa zniknie, nie? Stary, patrzę na ciebie.
No i spierdzielił. Pewnie stoi gdzieś koło mamutki, ale no nie wiadomo, gdzie matka jest. Zaraz, a ona tu będzie gdzieś stała? Tak na przyszłość. Nie ma jej. To F12. Gdzie by jej tutaj poszukać? Gdzie ona stoi na co dzień? Til, no jesteśmy na farmie, no sam byś se matkę mógł znaleźć. Może jest w karczmie. No oczywiście, że tu jest. Zaraz, a mogę powiedzieć, że stoisz obok matki z własnej? Jesteśmy na miejscu. Tak, tu jest moja matka. W takim razie pójdę już. A o jakimś podziękowaniu nie zapomniałeś. Aniby za co. Czy zrobiłeś coś wielkiego? Tę drogę mógłbym pokonać sam. Jakoś w to nie mogę uwierzyć. Przecież ci mówiłem, że nigdy nie zabłądzę. A teraz zostaw mnie w spokoju, dobrze? Dobra, na razie Rosji nie będę zawracać gitary. Prześpimy się, bo jest ciemnica. Bo jest noc. I moi drodzy, to by było wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film. Lecę nagrywać jeszcze jeden. I co? I moi drodzy, myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się orkami na farmie Lobarta. Zobaczymy, co tam się dzieje. Pójdziemy się przejść jeszcze może w drugą stronę. Nie, dobra. Myślę, że nie. Orkowie na farmie Lobarta to jest bardzo dobry pomysł, bo wtedy możemy iść do Lorda Andremu, zgłosić, że wszystkie farmy są czyste. I myślę, że przejdziemy się może właśnie jeszcze po okolicy, po Expeach, koło miasta w okolicy. Tam ten jeden las jest, drugi las, zobaczymy, co tam się dzieje. No i co? I to tyle. Dzięki wam serdecznie i do kolejnych odcinków. Cześć!